Festiwal Nowe Horyzonty dla nas wszystkich uczynił coś niezwykłego. Takiej retrospektywy wszystkiego, co nakręcił Andrzej Munk, właściwie w Polsce nigdy nie było. My tutaj nie tylko oglądamy to, co najsłynniejsze z jego twórczości, czyli powiedzmy Pasażerkę czy Zezowate Szczęście, ale oglądamy także rzeczy bardzo, bardzo trudne do obejrzenia. I tym większa jest zasługa tego festiwalu, że zgromadzono tutaj wszystkie tytuły. Od strony filmograficznej to też jest bardzo istotne, że nareszcie młode pokolenie, bo do niego przede wszystkim jest ta retrospektywa adresowana, zobaczy coś, co jest wielką wartością polskiego kina. Bo Munk to nie jest taki sobie jeden z polskich reżyserów. To jest po prostu osobowość olbrzymia, geniusz polskiego kina, o którym sądzę, że był największym talentem reżyserskim, jaki się w Polsce zdarzył w XX wieku. Przede wszystkim dlatego, że Munk myślał niesłychanie nowocześnie i być może zdarzy się tutaj coś takiego, że to jego myślenie o Polsce, o nas, przemówi do najmłodszej generacji w tym sensie, że oni być może sądzą podobnie o historii swojego kraju, o tym, jakie jest społeczeństwo, którego są częścią. To jest pod tym względem wartość Munka nie do przecenienia. Myślę, że nie możemy mówić o czymś takim jak odkrywanie Munka na nowo, w przypadku akurat tego reżysera, bo kiedy ja myślę o filmach, które występują przeciw takiej rozpowszechnionej w naszym kinie narracji bohaterskiej, takim mówieniu pompatycznym o przeszłości, to wracam właśnie do Munka, sięgam po niego z prostej przyczyny, że jakby się nad tym zastanowić, to z filmów młodszych, powstałych później, żaden nie dorównuje tym wizjom Andrzeja Munka. Nagle zorientowałem się, że nie idę już na końcu pochodu, ale prawie w środku. Nie przypuszczałem, że nasza organizacja liczy tylu entuzjastów. Stopniowo począł mnie ogarniać nastrój tego krzyczącego tłumu, chociaż wcale nie zależało mi na kownie. Poczułem w sobie siłę zbiorowości. Na kowno! Na kowno! Jak żyje marszałek! Nie żyje! Andrzeja Munka bardzo dobrze rozpatruje się w kontraście do twórczości Andrzeja Wajdy, bo kiedy ten drugi reżyser jest, można powiedzieć, funkcjonuje jako architekt narodowych mitów, to Andrzeja Munka możemy nazwać ich burzycielem. I to takim burzycielem konsekwentnym, który od samego początku swojej pełnometrażowej twórczości poszedł tą drogą, bo już kiedy weźmiemy Człowieka na torze, czyli pełnometrażowy fabularny debiut, jeden z tych filmów, które pomogły polskiemu kinu zerwać z socrealizmem, to zobaczymy, że w epoce, w której prawda była jedna założona z góry. Andrzej Munk zrobił świetny film o względności prawdy. No, jednym ze szczególnych cech festiwalu Nowe Horyzonty jest to, że można obok siebie zobaczyć retrospektywy, wydaje się, dwóch nieprzystających zupełnie do siebie postaci, które z innych stron naświetlają historię kina. Jest to Jack Smith, twórca filmowego performansu, i Andrzej Munk, antybohater Szkoły Polskiej. Smith jest takim współzałożycielem takiego nurtu bardzo istotnego w kinie, performansowego czy kontestatorskiego, nurtu filmów domowych, jakichś szalonych, po prostu barwnych, amatorskich też całkowicie, i to jest coś, co dzisiaj wraca. W czasach, kiedy on to robił, to był zupełnym pionierem. Dzisiaj faktycznie takich artystów jest więcej, ale to, co zawsze decydujące, no to jest wyobraźnia. I myślę, że taki film jak Flaming Creatures, Płonące Istoty, no to jest pokaz jakiejś feerii po prostu jego wyobrażeń, której no myślę, że naprawdę 99,99% dzisiejszych twórców home videos nie ma. To jest świat przed rewolucją paryską. Może tak należy te dzieła odczytywać właśnie, że to jest na chwilę przed wybuchem seksualności, młodości, wszystkiego, co związane z Paryżem 1968 roku i dalej. Ale patrząc teraz, to jest narracja, która jest chyba nie do przyjęcia dla widzów teraz. It's the same man on the plane.